Swój pierwszy dzień na planie pamiętam bardzo dobrze. Z paru powodów. Po pierwsze, było bardzo zimno. Po drugie, grałem od rana do wieczora we wszystkich scenach. I po trzecie, było tyle dobrze, że główną moją partnerką we wszystkich tych scenach była Dominika Kojro, czyli moja już wtedy bardzo dobra koleżanka ze szkoły. I gdyby nie ona, przypuszczam, żebym ten dzień położył, bo było koszmarnie ciężko, to prawdziwy chrzest bojowy. Miałem tego naprawdę dużo, bardzo dużo tekstu do nauczenia, który próbowałem sobie przyswajać jeszcze jadąc na plan. Ale różnie z tym było. Bardzo ogromnie mam dużo wdzięczności, zwłaszcza dla reżysera, który bardzo dużo mi wtedy wybaczał, dla operatora. Musieli się ze mną przemęczyć, ale ja z nimi musiałem się przemęczyć tego pierwszego dnia z obopólną, mam nadzieję, korzyścią. Tak, to był ciężki dzień, ale bardzo dobrze go zapamiętam i czasami dobrze jest od razu wpaść na głęboką wodę, nie?